zapraszam Was do swojej kuchni. Wielkanoc to czas bardzo tradycyjnych potraw. Lubimy przygotowywać różnego rodzaju schaby, pasztety, jaja faszerowane z majonezem, później na deser różnego rodzaju serniki, baby czy mazurki. Są to potrawy raczej tłuste i raczej dość mocno kaloryczne, dlatego mam dla Was dzisiaj propozycję dwóch potraw, bardzo prostych, lekkich i szybkich do przygotowania. Będą to mini tarty ze szpinakiem zapiekane w piekarniku i mini szaszłyki z przepiórczymi jajkami. Także zaczynamy! Mini tarty w kokilkach na spód. Mąka pełnoziarnista i pszenna, łyżka otrębów, zimne masło, gęsty jogurt, odrobina soli, zimna woda. Na farsz łyżeczka oleju, szpinak, ząbek czosnku, masło, gęsty jogurt, ser feta, dwa duże jaja, garść ziół, szczypiorku, pietruszki, bazylii. Wszystkie składniki na spód umieszczam w misce. Przesianą mąkę, masło, jogurt i wodę. Szybko zagniatam ciasto. Owijam je w folię i chłodzę w lodówce przez 30 minut. Formę smaruję delikatnie masłem i podsypuję mąką. Tak przygotowaną kokilkę wylepiam cienko schłodzonym już ciastem. Wstawiam do nagrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika na 10 minut. W tym czasie na patelni rozgrzewam olej i dodaję drobno posiekany czosnek. Następnie dodaję szpinak i podsmażam go, aż woda odparuje. Odstawiam do ostygnięcia. Szpinak następnie mieszam z masłem, jogurtem i twarogiem. Szpinakową masę umieszczam w kokilkach. Na wierzch wbijam jajko, a następnie doprawiam przyprawami i ziołami. Kokilki ustawiam w żaroodpornym naczyniu wypełnionym ciepłą wodą do połowy wysokości miseczek. Wstawiam je do piekarnika i piekę w tak zwanej parze wodnej przez 12-15 minut. Mini tarty podaję na ciepło od razu po wyjęciu z piekarnika. Smacznego! Jaja przepiórcze, pomidorki koktajlowe, czarne lub zielone oliwki, szczypiorek. Opcjonalnie marynowane pieczarki, cebulki lub inne dodatki. Dip chrzanowy, gęsty jogurt, chrzan, sok cytryny, pieprz. Jaja gotuję na twardo, zajmuje to około 4-5 minut. W tym czasie przygotowuję dodatki, myję pomidory, oliwki odsączam z zalewy. Jaja wyjmuję z wody, studzę i obieram ze skorupek. Następnie nakuwam produkty na patyczki do szaszłyków. Taka kolorowa przekąska będzie wyglądała świetnie na wielkanocnym stole. Wszystkie składniki do dressingu, jogurt, chrzan, sok z cytryny i przyprawy mieszam w miseczce dla uzyskania kremowej konsystencji. Jajko jest produktem bogatym w różnego rodzaju składniki odżywcze, witaminy i zarówno białko, jak i żółtko ma tutaj bardzo wysoką wartość. Białko jest tak zwanym białkiem wzorcowym, czyli posiada taką ilość i taką proporcję aminokwasów, która jest idealna dla naszego organizmu. Są to aminokwasy egzogenne, czyli takie, których nie możemy wyprodukować sami, tylko musimy spożyć je właśnie dodatkowo z pożywieniem. Oprócz tego białka jaja kurzego jest łatwo przyswajalne, lekkostrawne. Jego przyswajalność wynosi nawet 97%. Żółtko jest natomiast skarbnicą witamin i składników mineralnych. Oprócz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D, E i K, znajdziemy również tutaj witaminy z grupy B, kwas foliowy, a jeżeli chodzi o składniki mineralne, będzie to żelazo, fosfor, siarka i cynk. Oprócz tego w jajku znajdziemy również kwasy tłuszczowe z grupy omega-6 i omega-3. W jajku znajduje się lecytyna. Jest to składnik potrzebny do prawidłowego funkcjonowania naszego układu nerwowego, czyli dba o prawidłową funkcję mózgu, o naszą koncentrację. Oprócz tego bierze udział w metabolizmie cholesterolu, więc też działa na naszą korzyść. Kolejne dwa składniki to luteina i ksantofil. Są to barwniki. Ksantofil jest antyutleniaczem,
Czyli można powiedzieć, że pośrednio dba o to, by nie powstawała blaszka miażdżycowa w naszych żyłach, no i również dba o naszą młodość. A luteina jest składnikiem, który gromadzi się w plance żółtej naszego oka, dba o nasz wzrok, zapobiega zaćmie i chroni przed promieniowaniem słonecznym. Każde jajko zawiera około 250 mg cholesterolu i tutaj zaczyna się cała kontrowersja, bo znajdziemy zarówno przeciwników, jak i zwolenników spożywania jaj. Zwolennicy będą się posiłkowali badaniami, według których wynika, że spożycie jednego, nawet więcej jaj dziennie nie wpływa na zwiększenie cholesterolu w surowicy naszej krwi naczczo, więc jest to pozytywny wynik. Natomiast przeciwnicy będą mówili o tym, że spożycie cholesterolu w produktach powoduje utlenianie LDL cholesterolu, czyli tego tak zwanego potocznie złego cholesterolu, zwiększa poposiłkową lipemię, no i w związku z tym może przyczyniać się do powstawania chorób serca, chorób naczyniowych. Należy pamiętać jednak o tym, że powstawanie LDL cholesterolu w naszym organizmie nie ogranicza się tylko do tego, że jeżeli spożyjemy produkt bogaty w cholesterol, to powiększy nam się cholesterol we krwi, ponieważ wpływa również na to spożycie tłuszczów nasyconych, a także cukrów prostych. I moim zdaniem jest to jednak ważniejsza kwestia. Dlatego jeść czy nie jeść jaja? No moim zdaniem jest to produkt bardzo wartościowy i chyba większość z nas powinna umieścić go w naszym codziennym jadłospisie. Szczególnie jeżeli nasza dieta będzie urozmaicona, przy tym bogata w błonnik, bogata w antyutleniacze, które znajdziemy w świeżych warzywach i owocach. Do tego będziemy uprawiać jakąś aktywność fizyczną, nawet niewielką, niech to będą tylko spacery. No to moim zdaniem nie ma się czego obawiać. Chyba że faktycznie jesteśmy już w grupie ryzyka, ponieważ mamy podwyższony cholesterol, już teraz mamy problemy z miażdżycą, ryzyko chorób serca, ryzyko chorób naczyniowych. No to faktycznie nie powinniśmy przekraczać normy, która wynosi 300 mg na dobę. I te jajka jednak ograniczyć, niech będą spożywane no, maksymalnie kilka razy w tygodniu. Na jajka powinni zwrócić uwagę również alergicy. Tutaj kwestia dotyczy się głównie dzieci, ale występuje coś takiego jak alergia na białka jaja kurzego. I tutaj może warto spróbować na przykład jaj przepiórczych, które są zdecydowanie mniej alergizujące i mogą być dobrym rozwiązaniem. Moim zdaniem ważne jest również nie tylko to, ile jaj spożywamy, ale w jakiej formie. No bo jaja, które będziemy spożywać na miękko czy te gotowane na parze, będą lepsze dla naszego organizmu niż te ugotowane na twardo lub smażone. No i tutaj jajecznica, nie dość, że smażona, to z dodatkowym tłuszczem i często z dodatkiem na przykład boczku, kiełbasy, no to jednak jest danie, które powinniśmy zostawić sobie okazyjnie. A podobna sytuacja jest z jajkami z majonezem. No bo majonez również jest wykonany z żółtka, więc jajko z jajkiem może niekoniecznie i jeżeli potrzebujemy jakiegoś sosu, to spróbujmy jogurtowego. Tak jak ja pokazałam Wam właśnie przykład sosu jogurtowego z chrzanem. Mam nadzieję, że te kilka słów na temat jaj rozjaśniło Wam trochę w głowie i pomoże Wam dokonywać prawidłowych wyborów żywieniowych. Ten temat jest szeroki i naprawdę można było o nim opowiadać i opowiadać, ale chciałam to skondensować i właśnie w kilku zdaniach opowiedzieć Wam najważniejsze kwestie. No i do tego mam nadzieję, że przepisy, które Wam pokazałam, Wam się spodobają. Jeżeli je wykorzystacie, dajcie mi znać, powiedzcie, jak smakowało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!